Radni w Bytomiu nawet podczas wakacji debatują nad ważnymi miejskimi tematami. Tym razem najwięcej kontrowersji wzbudził temat zbierania głosów pod petycją, która miała na celu zaniechanie wydobycia węgla pod Miechowicami, co wiąże się z zamknięciem ostatniej czynnej kopalni w mieście. Zawsze mówię o tym w wcześniejszych wystąpieniach, że Bytom utrzymywał kiedyś pół Polski. Było 6 kopalń, było jeszcze kilkanaście szybików drążących, były elektrownia, karbidownia, dwie huty, prawda, bzut, linodrut. Tutaj naprawdę było ponad 250 mieszkańców w samym Bytomiu. No niestety rząd poprzedni doprowadził do tego, że jak zresztą na całym Śląsku, że kopalnia po kopalni systematycznie odchodziła. Powiedziałem dzisiaj na sesji, przecież była kopalnia Szombierki. Jest tutaj też radny. Kopalnia Rozbark, kopalnia Powstańców Śląskich, prawda? Kopalnia Centrum. No wszystkie kopalnie z biegiem lat zostały zlikwidowane. I teraz też się chce zlikwidować tą jedną. Pytam się dlaczego? Bobrek to jest jedyny żywiciel, który tutaj jest na tym terenie. I strata tych miejsc pracy dla nas to by normalnie... Bytom już i tak jest, jakby to powiedzieć, na skraju upaści. A w tej chwili jeszcze... jedyną żywicielkę by zamkli, no to jest niemożliwe. Prezydent Damian Bartyla obiecał, że nie doprowadzi do zamknięcia kopalni. Tak, zawsze walczyłem o kopalnię i będę walczył, dopóki będę sprawował urząd prezydenta miasta Bytomia. Uważam, że jest to ostatni zakład wydobywczy, który nie tylko daje dużą ilość miejsc pracy, ale również generuje dochody do budżetu miasta. Jest to dla nas duża wartość, nie tylko dla wszystkich mieszkańców Bytomia. Pokazał to 2015 rok, kiedy na początku roku ogłoszono, że planuje się zamknąć naszą kopalnię. Wtedy w obronie kopalni stanęło wiele osób, nie tylko górnicy, nie tylko związkowcy, ale również przedstawiciele różnych bytomskich środowisk. Ta decyzja została cofnięta i bardzo dobrze. Dzisiaj kopalnia jest w dobrej kondycji finansowej, w związku z tym trzeba robić wszystko, żeby ten proces produkcyjny trwał jak najdłużej. Oczywiście trzeba zabezpieczać interesy mieszkańców przed szkodami, to się robi, natomiast no, nie potrafię zrozumieć akcji radnego Michała Napierały, który namawia do zbierania podpisów, które mają spowodować, że nie będzie prowadzona działalność wydobywczą pod Miechowicami, a to jest równoznaczne z zamknięciem kopalni, dlatego nie możemy tutaj uprawiać polityki, trzeba wiedzieć, że funkcjonowanie kopalni leży w interesie naszego miasta. Tej petycji nie widziałem. Widziałem w internecie, że taka petycja jest, natomiast nie miałem okazji się z nią zapoznać. W związku z tym nie chciałbym komentować jej treści. Natomiast wiem, że mieszkańcy rzeczywiście mają problem. Dostali informację, że ich domy, ich mieszkania muszą być rozebrane ze względu na szkody górnicze, a oni muszą się wyprowadzić. Wiele osób straciło dobytek całego życia. Będzie im bardzo trudno pozyskać mieszkanie o podobnym standardzie. No w związku z tym jest to sprawa, którą trzeba się zająć. I dobrze, że Rada Miejska się tą sprawą zajęła, dlatego że tutaj prezydent powinien stawać bezdyskusyjnie po stronie mieszkańców. Wielu radnych nie wyobraża sobie Bytomia bez ostatniej czynnej kopalni. Szczerze nie wiem, czy był inicjatorem, bo tego nie wiem. Natomiast w jego budynku, gdzie on ma klub tenisa stołowego, te podpisy były zbierane. Ja sam kilka lat temu powiedziałem w rozmowie, bo powiedziałem, że są szkody, mówię, dobra, to żeby oddał emeryturę na znak protestu. Bo były pracownikiem kopalni przez 25 lat, teraz mu jest fajnie. Zresztą nie tylko on, bo więcej zakrywa się ludzi, którzy pracowali na kopalni, a teraz po prostu no, są przeciwko temu i teraz zamknę, bo jego to już nie interesuje. Gdyby on pracował tak jak ja, to, czyli radny Gajowy, to w tym momencie będzie walczył o to, żeby to miejsce pracy było. Każde miasto, w którym wydobywane są złoża węgla, jest narażone na szkody górnicze. Jednak odszkodowania z węglokoksu są stale wypłacane. Nie zajmowałem się tym tematem, nie wiem dokładnie ile tych pieniążków trafi, ale na pewno pani redaktor trafiają, tym bardziej, że przeglądałem ostatnio właśnie, znowu nie w urzędzie, ale przeglądałem papiery na kopalni węgla kamiennego Bobrek i stwierdziłem, że faktycznie przez 2 lata węglokoks kraj dał 58 milionów w remont budynków. A propos tych podpisów, tego wszystkiego, co jest na Miechowice, to jak wiadomo, tam są bloki 120-letnie, nieremontowane. No i to jest tak, jak pani ma stary samochód. Jeżeli się przy nim nic nie robi, to on pęknie, klęknie. Radni podczas sesji domagali się również sprawozdania na temat inwestycji sportowych przy ulicy Olimpijskiej. Stadion miał stać już 2 lata temu. Widzimy, że dzisiaj postępu w tych pracach takiego widocznego gołym okiem nie ma.
Mamy drugi problem. Obecnie Bytomski Sport realizuje mniejszą inwestycję w boisko treningowe za 4,5 miliona złotych i tam jest już wielomiesięczne opóźnienie i robi to ta sama firma, która ma budować już duży stadion za 40 milionów. To nie najlepiej rokuje. Powoli wygląda to jak taki samorządowy gang Olsena. Ekipa pana prezydenta po prostu nie radzi sobie z tymi inwestycjami. Prezydent na zarzuty odpowiada krótko. Nie ma na dzień dzisiejszy zagrożenia związanego z realizacją inwestycji. Niedługo zamykamy obieg przy ulicy Olimpijskiej, rozpoczną się prace rozbiórkowe i drużyna, myślę, że na 2 sezony przeniesie się na stadion Sząbierek. W związku z tym te opinie o jakby zagrożeniu związanym z realizacją inwestycji, myślę, że są grubo przesadzone. Radny Michał Napierała oraz Andrzej Panek podczas sesji byli nieobecni, więc nie mogli wyrazić opinii na temat zbierania głosów pod petycją w sprawie zaprzestania wydobycia pod Miechowicami.